William Weir, 50 bitew, które zmieniły świat. Część 8, Konstantynopol, bitwa pierwsza, 1203 rok. Przeciwnicy, krzyżowcy i Wenecjanie, Enrico Dandolo, kontra Bizantyjczycy, Aleksy III i Aleksy IV. Rycerze francuscy przygotowywali się na wyprawę do Egiptu, aby rozpocząć tam nową krucjatę. Skończył się 5-letni rozejm, który Ryszard Lwie Serce zawarł z Saladynem. Zarówno Saladyn, jak i Ryszard nie żyli. Dowodzący rycerzami francuskimi Bonifacy z Montferrat obiecał dobrze zapłacić Wenecjanom za przewiezienie swoich żołnierzy przez Morze Śródziemne. Egipt, oświadczył Bonifacy dożu weneckiemu, jest najsłabszym ogniwem wśród krajów islamskich i kluczem do Ziemi Świętej. Jednakże dla doży Enrica Dandola Egipt był przede wszystkim głównym partnerem handlowym Wenecji. Człowiek mniejszego formatu pogodziłby się z utratą zamówień na przewóz krzyżowców i zysków z lukratywnego handlu z Egiptem. Dandolo nie zamierzał jednak z niczego rezygnować. Wysłał uspokajający list do sułtana Egiptu Safadyna, brata Saladyna, a potem zwołał radę. Nie obchodziły go losy krucjaty, dbał tylko o dobro Wenecji. Miał już ponad 80 lat i w ciągu długiego życia walczył z Pizańczykami, Genueńczykami i Bizantyjczykami o panowanie nad wschodnią częścią Morza Śródziemnego. Jego miasto było największym i najpotężniejszym ośrodkiem położonym nad brzegiem tego morza. Podczas bitwy z Bizantyjczykami Dandolo otrzymał cios w głowę, po którym utracił wzrok, choć niewidomy zachował jednak jasność umysłu. Wracał pamięcią do czasu walk między Wenecją a Konstantynopolem, kiedy wyrżnięto wszystkich włoskich kupców w Konstantynopolu. Pamiętał też, że gdy Saladyn zajął Jerozolimę, cesarz bizantyjski Izak II Angelos przysłał mu powinszowania. Oczyma wyobraźni widział, jak Wenecja obejmuje w posiadanie Kretę, Rodos, Cypr i Wyspy Greckie. Wielka Rada, organ rządzący Republiki Weneckiej, zaakceptowała plan doży. Dandolo umówił się z krzyżowcami, że przewiezie do Egiptu 4,5 tysiąca rycerzy, 4,5 tysiąca koni, 9 tysięcy giermków i 20 tysięcy ciężkozbrojnych żołnierzy. Dostarczy im też 50 okrętów wojennych wraz z załogami i zaopatrzy armię w żywność wystarczającą im na 9 miesięcy. W zamian krzyżowcy zapłacą Wenecji 85 tysięcy srebrnych marek, po 4 marki od konia i po 2 od człowieka oraz oddadzą Wenecjanom połowę łupów. Umowa miała obowiązywać przez rok od dnia wypłynięcia floty z Wenecji. Krzyżowcy pożyczyli 5 tysięcy marek od weneckich bankierów jako zaliczkę. Dandolo ulokował ich na wyspie Lido, kilka kilometrów od Wenecji i przystąpił do budowy floty. Kiedy okręty były gotowe, Dandolo zażądał zapłaty, ale krzyżowcy rozłożyli ręce. Nie wypłyniecie, dopóki nie zapłacicie, oświadczył, a potem złożył im propozycję. Oto król Węgier wydarł Wenecji miasto Zara. W rzeczywistości Zara nigdy nie należała do Wenecji, ale co mogli o tym wiedzieć wieśniacy z Europy Północnej? Jeśli krzyżowcy odbiją miasto, Dandolo zapomni o długu. Krzyżowcy oblegli Zarę. Niektórzy zdezerterowali i udali się do Ziemi Świętej na własną rękę, ale większość pozostała. Zdobyli w końcu Zarę i zgodnie z umową poprosili o przewiezienie do Egiptu. Doża oznajmił im, że jest za późno, bo podróż do Egiptu uniemożliwiają burze zimowe. Trzeba było zaczekać do wiosny. Była to w końcu ich wina, spóźnili się bowiem ze spłatą długu. Tymczasem papież Innocenty III ekskomunikował wszystkich krzyżowców, którzy zdobyli Zarę, za rozlewanie krwi chrześcijańskiej. Nieco później, kiedy zdał sobie sprawę, że w tłumie północnoeuropejskich prostaków byli jego rodacy, odwołał ekskomunikę, ale zakazał takiego postępowania w przyszłości. W obozie krzyżowców pojawił się wtedy młody człowiek imieniem Aleksy Angelos. Był on synem cesarza bizantyjskiego Izaka, zdetronizowanego kilka lat wcześniej przez uzurpatora, który również nazywał się Aleksy. Krzyżowcy nie wiedzieli o tym, ale wizyta księcia Aleksego była częścią planu niewidomego doży. Gdyby Dandolowi udało się przy pomocy krzyżowców osadzić z powrotem na tronie Izaka Angelosa, stałby się on marionetką w rękach Wenecjan. Ale nie było to łatwe zadanie. Konstantynopol miał najpotężniejsze fortyfikacje ze wszystkich miast na świecie. Od wieków opierał się atakom Gotów, Hunów, Awarów, Słowian, Węgrów, Turków i Arabów. Z kolei Dandolo władał najpotężniejszą flotą świata. Teraz zaś miał na swoje rozkazy najpotężniejszą armię świata. Książę Aleksy był bardzo przekonujący. Guafroa de Villeneuve-Droit, jeden z dowódców krzyżowców, tak wspomniał jego ofertę. Po pierwsze, jeśli Bóg pozwoli wam przywrócić mu jego dziedzictwo, odda całe imperium pod władzę Rzymu, której od dawna nie podlegało. Po drugie, ponieważ wie, że wydaliście wszystkie pieniądze i nie posiadacie nic, da wam 200 tysięcy srebrnych marek i zaopatrzy każdego członka waszej armii, zarówno oficera, jak i zwykłego żołnierza. Co więcej, będzie wam towarzyszyć w drodze do Egiptu z 10 tysiącami żołnierzy, albo jeśli wolicie, pośle tych żołnierzy razem z wami.
Ponadto do końca życia będzie utrzymywał na swój koszt 5000 rycerzy, którzy będą stać na straży waszej zamorskiej kolonii. Krzyżowcy dali się namówić i pożeglowali do Konstantynopola. Rycerze krzyżowcy wysłali do uzurpatora Aleksego III posłańca z wiadomością, że przybyli, aby przywrócić na tron prawowitego władcę. Jeśli ustąpi sam, będzie mógł dać żyć dalej w dostatku. Jeśli nie, straci życie. Aleksy III nie zgodził się abdykować. Najeźdźcy podpłynęli wówczas księciem Aleksem w małej łodzi pod mury miasta. Oto wasz prawowity władca, oświadczyli tłumom zebranym na murach. Opowiecie się za nim, a włos wam z głowy nie spadnie. Bizantyjczycy jednak nie okazali w żaden sposób, że uznają młodego Aleksego za cesarza. Nazajutrz wojska Dandola przystąpiły do szturmu. Armia bizantyjska zajęła pozycję na brzegu, aby dać im opór. Krzyżowcy zawahali się, ale Doża oznajmił, że jego okręty utorują im drogę. Katapulty i balisty zamontowane na dziobach i rufach okrętów wojennych miotały kamienie i włócznie na bizantyjskich żołnierzy. Kusznicy wypuszczali z pokładów chmury strzał. Grecy cofnęli się. Łodzie desantowe krzyżowców przybiły do brzegu i opuściły zwodzone pomosty. Rycerze zjechali na brzeg z przygotowanymi do szarży kopiami. Grecy skryli się w mieście, niszcząc most prowadzący do bramy. Obrońcy wciąż panowali nad zatoką, wąską odnogą morza zwaną Złotym Rogiem. W poprzek zatoki od miasta do twierdzy Galata na drugim brzegu przeciągnięty był łańcuch. Krzyżowcy oblegli twierdzę, Grecy przeprowadzili zbrojny wypad poza mury miasta, ale pokonani musieli uciekać. Ścigający krzyżowcy byli tak blisko nich, że nie zdążono już zamknąć bram twierdzy. Gdy Francuzi zajmowali twierdzę, Wenecjanie zaatakowali łańcuch, taranując go jedną galerą za drugą. W końcu łańcuch pękł. Dandolo nalegał, aby atakować miasto od strony morza. Mur był tu pojedynczy, gdy tymczasem od strony lądu opasywał miasto podwójny mur, a przestrzeń wewnętrzna była tak ograniczona, że przedostanie się przez mur wewnętrzny nastręczało ogromnych trudności. Krzyżowcy jednak zaprotestowali, twierdzili, że umieją walczyć tylko na lądzie, mając pod stopami twardy grunt. Ustawili szeregiem machiny oblężnicze i kusze, rozpoczęli ostrzał i zaatakowali jedną z wież, wspinając się po drabinach. Angielscy i skandynawscy najemnicy, którzy służyli cesarzom bizantyjskim od czasów wikingów, odparli atak. Używali wielkich duńskich toporów, które z przerażającą łatwością przerąbywały zbroje krzyżowców. Tymczasem Dandolo własnymi siłami zaatakował miasto od strony morza. Na pokładach okrętów zbudował drewniane wieże wyposażone w zwodzone mosty. Weneckie katapulty miotały pociski, a kusze sypały strzałami. Okręty zbliżyły się do muru. Tym razem jednak Grecy odpowiedzieli ostrzałem z własnych machin i łuków, zmuszając Wenecję do wycofania się. Stary Doża poprosił jednego z marynarzy o przeniesienie chorągwi świętego Marka, flagi Republiki. Trzymając ją przed sobą, Dandolo krzyknął na żeglarzy, których nie widział: wysadźcie mnie na brzeg, wytchórzliwe psy. Okręt podpłynął do podstawy muru. Kilkunastu żołnierzy chroniło Dożę, który zeskoczył na brzeg. Z wieży okrętowej opuszczono zwodzony pomost i żołnierze weneccy ruszyli do ataku. Dołączyły do nich inne okręty wojenne. Niebawem Wenecjanie i Grecy walczyli na całej długości nadbrzeżnego muru. Żołnierze Dandola zdobyli 25 wież i wdarli się do miasta. Cesarz przegrupował wojska, które walczyły z Francuzami, aby powstrzymały Wenecjan. Włosi cofnęli się pod ich naporem, ale podpalili domy stojące między nimi a Grekami. Wiatr od morza przynosił ogień w kierunku wojsk cesarskich i za jego zasłoną Wenecjanie umocnili się w zdobytych wieżach. Cesarz wyprowadził wówczas swoją armię z miasta z zamiarem zaatakowania Francuzów. Nie mieliśmy więcej niż 6 dywizji, podczas gdy Grecy prawie 60 i niejedna była większa niż nasze, wspominał Villadrouin. Jednakże nasze wojska zajęły takie pozycje, że można je było zaatakować tylko od czoła. Krzyżowcy wzięli wszystkich chłopców stajennych i kucharzy, którzy mogli nosić broń, okutali ich w kołdry i derki zamiast zbroi i włożyli im na głowę miedziane garnki zamiast hełmów, pisał Robert de Clary, jeden z krzyżowców atakujących Konstantynopol. Nie mogli nacierać z obawy, że zostaną oskrzydleni. Grecy zaś nie mieli zamiaru walczyć na wąskim froncie, gdzie nie mogli wykorzystać swojej przewagi liczebnej. Cesarz powoli wycofywał się do miasta. W nocy Aleksy III i jego dwór wymknęli się z Konstantynopola. Mieszkańcy miasta wywlekli starego cesarza Izaka II z lochu i otworzyli bramę. Niezdobyty dotąd Konstantynopol upadł. Izak był niedołężnym i niewidomym starcem, toteż książę Aleksy został współcesarzem. Prawdziwa władza w Konstantynopolu spoczywała jednak w rękach Enrika Dandola, ślepego jak cesarz Izak i znacznie od niego starszego. Krzyżowcy zażądali od księcia Aleksego, teraz Aleksego IV, obiecanych pieniędzy i żołnierzy.
Aleksy i Dandolo zwrócili im jednak uwagę na fakt, że uzurpator wciąż kontroluje większość ziem Bizancjum. Kiedy zostaną one zdobyte, Aleksy spłaci dług. Ale zarówno Aleksy, jak i Dandolo zdawali sobie sprawę, że w skarbcu nie ma 200 tysięcy srebrnych marek. Nie było też oczywiście pieniędzy, aby opłacić 10 tysięcy najemników, których obiecywał krzyżowcom Aleksy. Część krzyżowców poprosiła Dandola, aby przewiózł ich do Egiptu bez pieniędzy i najemników. Dandolo zgodził się, podkreślając, że do wygaśnięcia umowy zostały tylko 2 miesiące. Po upływie tego czasu nie będzie mógł ich zaopatrzyć. Dodał, że dostali już od Aleksego 100 tysięcy marek. Połowa tej sumy zgodnie z umową przypadła Wenecji. Jeśli nowy cesarz odzyska swoje imperium, na pewno zapłaci resztę, gdyby krzyżowcy mu w tym pomogli. Flota wenecka jeszcze przez rok będzie do ich dyspozycji. Krzyżowcy przystali i na te propozycje. Tymczasem papież dowiedział się o zdobyciu Konstantynopola. Wpadł w gniew, ale ponieważ jego własny legat pobłogosławił przedsięwzięcie, nie mógł ekskomunikować krzyżowców. Postanowił wykorzystać sytuację i sprowadzić kościół prawosławny z powrotem na łono kościoła rzymskiego. Tymczasem w Konstantynopolu wybuchły zamieszki pomiędzy Francuzami a Grekami. Krzyżowcy mieli w końcu dość wykrętów cesarza. Oświadczyli, że siłą odbiorą to, co im się należy. Cesarz wezwał na pomoc swoje wojska i wypędził ich z miasta. Wtedy zięć uzurpatora Aleksego III, Aleksy Dukas, zwany Murtzflos, przeprowadził zamach stanu i obalił Izaka i Aleksego IV. Pierwszy umarł śmiercią naturalną, drugiego powieszono. Wenecjanie i krzyżowcy znowu zaatakowali Konstantynopol od strony morza, ale zostali odparci i ponieśli ciężkie straty. Grecy zawsze mieli przewagę liczebną nad żołnierzami atakującymi ze zwodzonych pomostów. Dandolo kazał związać razem okręty, aby w każdym punkcie mogło lądować dwukrotnie więcej żołnierzy. Mimo to krzyżowcy nic nie wskórali, dopóki podmuch wiatru nie przyparł dwóch okrętów do muru, dzięki czemu żołnierze zeszli z okrętów wprost na mur. Obrońcy nie spodziewali się takiego ataku, to też krzyżowcy i Wenecjanie zdobyli przyczółek. Kiedy Grecy rozpoczęli kontratak, inne okręty weneckie uderzyły na niebronione blanki. Pod koniec dnia łacinnicy opanowali już 3 wieże. Otworzyli kilka bram i walki przeniosły się na ulice. O zmroku Murtzflos i jego wojska uciekli z miasta. Francuzi i Wenecjanie podzielili się łupami, a rycerze francuscy otrzymali nadania ziemi w Grecji i zapomnieli o krucjacie. Wenecja objęła w posiadanie wyspy na Morzu Egejskim. Ziścił się sen Dandola. Stosunki między Grekami a Łacinnikami, jak nazywano Francuzów i Wenecjan, nigdy nie były dobre, ale po czwartej krucjacie nie mogły być już gorsze. Marzenie papieża o jedności chrześcijaństwa zostało zaprzepaszczone. Przez długie wieki Konstantynopol stanowił przedmurze chrześcijaństwa, opierające się skutecznie naporowi islamu. Krucjata Dandola zrujnowała infrastrukturę Bizancjum i ułatwiła jego podbój przez Turków Osmańskich kilka wieków później. Co gorsza, stworzyła bardzo niebezpieczny precedens wojny krzyżowej prowadzonej przeciwko chrześcijanom. Papież nie zaakceptował zdobycia Konstantynopola, ale uznał nowe cesarstwo łacińskie. W późniejszych latach pontyfikatu Innocenty III zatwierdził również krucjatę przeciwko francuskim heretykom zwanym Albigensami. Zamiast odwoływać się do argumentów teologicznych, Kościół uciekł się do brutalnej siły. Później ten sposób rozstrzygania sporów stosowały wszystkie odłamy chrześcijaństwa, zarówno popierających, jak i zwalczające papiestwo. Tendencja ta osiągnęła apogeum podczas strasznych wojen religijnych w XVI i XVII wieku, które rozpatrywane łącznie były największą katastrofą w dziejach zachodniej cywilizacji.